Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Moim Państwa gościem wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaostrza się debata publiczna w Polsce. Widać, że kampania wyborcza no już ruszyła na dobre tak naprawdę. Czy Pan się nie obawia? Mamy teraz Polaków niestety podzielonych. Może nie pół na pół, może pół na pół, to bardzo zależy od sprawy, ale jednak to społeczeństwo jest rozwarstwione. Czy nie obawia się Pan, że w związku z tym, no co przed nami, może być gorzej? Jasne, że się obawiam i myślę, że początek roku był taki, że już ja nie wiem, co może być dalej. Wydaje mi się, że także niebezpieczeństwo jest w tym, że czasami w walce o dobro, jakim jest wygranie wyborów, nie liczy się jakakolwiek prawda. Tak? To znaczy, że bardzo łatwo rzucić jakieś oskarżenie i wiemy, że to oskarżenie żyje i nawet jak później uda od się jednego to, się zaczyna, a tak, ja na czym innym się kończy. O jakichś wielkich, historycznych rzeczach i tak dalej, tylko mówię nawet o takich elementach związanych z atakiem na polityków. No i to jest dla mnie element, który się jakoś zmienił w ostatnich latach, ale to nie tylko w Polsce, tak jest w całym świecie. Po części zmienił się wasz zawód, to znaczy, że szybkość przekazywania informacji jest tak ważna, że nie ma czasu na weryfikację. I uważam, że tu jest jakiś problem, tak? To znaczy dawniej, nie wiem, dziennikarz śledczy badał i wtedy, kiedy miał 99% dopiero publikował, natomiast tutaj czasami wystarczy 2% przekonania, żeby już można było kogoś zaatakować i zniszczyć. Więc mam sporo obaw co do kampanii. Natomiast no, chyba większość społeczeństw demokratycznych w tej chwili jest podzielonych i jest to efekt mediów społecznościowych. To coraz więcej się o tym pisze. Coraz więcej próbuje wiele krajów wprowadzić jakieś obostrzenia. Mhm. Nie cenzura, obostrzenia, na przykład szkoły bez smartfonów i innych rzeczy, po to, żeby no, wrócić do czegoś takiego, że może inaczej powiem. Dla mnie, jeżeli mówimy o jakimś poważnym problemie, tak, typu odejście od węgla, to nie są rzeczy, które można skwitować w jednym zdaniu. Jasne. Tak? Czyli żeby wyrobić sobie pogląd, trzeba przeczytać wiele stron. Żeby przeczytać wiele stron, trzeba się umieć skoncentrować na dłużej. Natomiast te wszystkie media dają nam takie informacje z lidów, z wykrzyknikiem i tak dalej. Nie można prowadzić rozmowy medialnej na wykrzykniki, bo to jest kłótnia. No tak, chociażby ten przykład węgla. Trzeba też chcieć zauważyć różne strony, prawda? To nie jest tak oczywiście, że zrobimy to w tydzień czy w dwa. To ktoś na tym więcej straci, bo jest biedniejszy. Mhm. Z drugiej strony no, są wyzwania klimatyczne. Tak? To znaczy, jedno i drugie nie ulega wątpliwości jak najbardziej. Szukać, bo pytanie jest trochę takie, nie tylko jest kwestia, gdzie jest racja, ale czy to realizacja tej racji, chociażby wyeliminowanie węgla, nie spowoduje pewnego zaburzenia związanego z funkcjonowaniem demokracji. Tak? To znaczy, to był ten problem z migracjami. Tak? Na ile w momencie, kiedy idzie bardzo duża fala migrantów na przykład z Afryki, w pewnym momencie społeczeństwo w głosowaniach odsunie tych, którzy się zgodzili na wpuszczenie. Albo oni spowodują, że nie będzie demokratycznych procesów, bo będą się bali utraty pod hasłem. I przyznam się, że w środowisku liberalnym, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, ale też polskich dziennikarzy, bym znalazł, że te wartości liberalne są ważniejsze od demokracji, bo w demokracji plebs może zadecydować i odebrać władzę tym, którzy są lepsi, są klasą, która wie co i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo to jest niebezpieczne, więc trzeba szukać i rozmawiać, ale żeby rozmawiać, trzeba każdej stronie dać kilka minut. Pewno niektórzy mówią, że jak się mam kłócić z drugą osobą politycznie, to powinienem przez pierwszą minutę próbować podsumować to, co on chciał powiedzieć w dobrej wierze. I dopiero później przejść do, jak gdyby, z tym, co się nie zgadza. No właśnie, jeżeli mówimy o tym, żeby dać każdemu się wypowiedzieć, o tym, że media mają bardzo duże znaczenie i na pewno będą miały w najbliższych tygodniach, miesiącach, bo ta kampania będzie też prowadzona przez polityków w mediach, to powiedzmy o mediach publicznych. Jak Pana zdaniem one powinny w najbliższych miesiącach działać i czy teraz działają tak, jak rzeczywiście powinny?
Tu jest inny, według mnie problem jest taki, że próbuje się według mnie wydzielić, że to są jakieś media publiczne, a reszta to nie jest publiczne. No jednak mamy różnicę między własnością i kwestią komercyjną i niekomercyjną. Okej, tylko że uważam, że kłopot jest szerszy, tak? To znaczy, że mamy na przykład rynek telewizji podzielony w dużym stopniu na trzy wielkie części. I to każdy z tych telewizji dociera do mniej więcej jednej trzeciej. No to oczywiście to tak, tak proste, to proste tak... nie jest, ale przyjmiemy takie założenie. I moim zdaniem jest tak, że kłamstwa i manipulacje w każdej z tych trzech telewizji to jest coś złego. Tu się zgodzę, tak? To jest prawda. I teraz tak, mieliśmy przed 2015 rokiem sytuację, bym powiedział, 2,5:1, bo Polsat mimo wszystko próbował być gdzieś po środku, że wszystko było przeciwko jednemu ugrupowaniu. I nie było jak gdyby żadnej równowagi w mediach. Co to oznacza dla mnie? To znaczy, że pewne poglądy społeczne, które się pojawiają, tak jak we Francji żółte kamizelki. I we Francji nie ma telewizji, która by reprezentowała interes tych lekko wykluczonych, klasy niższej, klasy pauperyzującej się, klasy średniej we Francji i tak dalej. Czyli dziennikarze są między innymi po to, żeby zwerbalizować pewne procesy społeczne. To, co ludzie myślą, ale... No tak, to jest głos po prostu społeczeństwa. Tak, że biorą głos społeczeństwa i z tego wyciągają pewną syntezę, nazywają ten problem. W momencie, kiedy nie ma olbrzymia grupa takiej reprezentacji, no to jest niebezpieczeństwo, że ulega to, ta myśl ulega... Ucieka po prostu. Ale też ulega takiemu zubożeniu. Staje się bardziej prymitywna, bardziej populistyczna. Czyli w interesie społecznym jest trzymanie pewnej równowagi. I z mojej perspektywy jest tak, bardzo bym chciał, żeby media publiczne były mediami bardziej obiektywnymi. Czyli teraz nie są. Nie do końca tak uważam, żeby można było nazwać je obiektywne, ale żeby ten proces przebiegał w ten sposób, że to będzie oznaczać też łamanie pewnej równowagi w tych pozostałych dwóch wielkich telewizjach. To znaczy, jeżeli nie widzimy tego całościowo, to według mnie fałszujemy rzeczy. Ja myślę sobie, że jeden argument... proces nakręca drugie po prostu. To się machina sama i idzie. Ja muszę powiedzieć, że tutaj boleję, że większość, właściwie można powiedzieć generalnie także mediów papierowych, to przestaje być dziennikarstwo służące prawdzie, a staje się dziennikarstwem wychowującym, protekcjonistycznym, funkcjonowaniem na rzecz jakiejś opcji, tak? I tutaj ceną jest prawda. Tak, natomiast mamy pewną swobodę, jeżeli jesteśmy redakcją i mamy określoną politykę redakcyjną, jesteśmy niezależni w żaden sposób od pieniędzy publicznych, a przypomnę, że telewizja publiczna ma dofinansowanie na poziomie miliardów, no to jednak tutaj sytuacja jest nieco inna, prawda? Pani redaktor, ale weźmy, prześledźmy, jak samorządy, co wspierają, w jakich pieniądzach i tak dalej, to też są pieniądze publiczne. Oczywiście, jak najbardziej. Więc to trochę tak jak rozmowa o NGO-sach, które domagają się pieniędzy rządowych. To znaczy, powiedzmy, to jest bardziej outsourcing niż jak gdyby pełna niezależność tych organizacji. Jeżeli w 95% zależą, czy nawet 99% od funduszy publicznych, albo europejskich, albo ogólnopolskich, albo samorządowych. Natomiast jeżeli mówimy o równowadze na rynku telewizji i mamy powiedzmy trzy podmioty, w tym jeden dostaje dofinansowanie tak duże, no to tutaj też nie możemy mówić o zachowaniu tej równowagi, chociażby na tym poziomie. Dobrze, ale to też bym jak gdyby bym prześledził, jak wyglądał rynek, ja nie mówię, że w innych... rynek reklam wcześniej i tak dalej. To znaczy twierdzę, że mamy w tej chwili większy pluralizm także w dopływie pieniędzy. Ja pamiętam, to na pewno. Powiem dwie rzeczy.
Pierwsza to prywatyzacja Rzeczpospolitej przez kumpli Donalda Tuska. Tam wykrzykując jeden rzecznika, prawda, krzyczał: ej, będę kupował Rzeczpospolitą, bo to prawie tak wyglądało. W związku z tym zawładnięcie poprzez prywatyzację czegoś, co było dobrem wspólnym. Ja wolę sytuację taką, jak że telewizja nie została sprywatyzowana i nie kupił jakiś bogaty człowiek związany z PiS-em, tak? A to zrobiono z Rzeczpospolitą za czasów Platformy. I to jest jak gdyby jeden element, który według, o którym warto tutaj wspomnieć. Natomiast no, też jest tak, że ten rynek reklam funkcjonował w ten sposób. Ja pamiętam, chyba Gazeta Wyborcza się śmiała z prawicowej prasy, że nie znają zasad rynkowych, że sobie nie umieją radzić. A to, że tamta nie pisowskie media dostawały zlecenia z pieniędzy publicznych, oni nazywali rynkiem. W momencie, kiedy się to odwróciło, jest wielkie narzekanie i właściwie pozostanie trochę na garnuszku samorządów. Mój postulat jest taki, żeby każdy podmiot medialny musiał publikować publiczną listę tych, którzy wpłacają pieniądze, ile jest z reklam i tak dalej, ponieważ no często na podstawie tego by można było wytłumaczyć pewne działania, pewne komentarze do różnych zdarzeń. Zostawiamy kwestię medialną, ale pozostajemy w kwestii wyborów. Wśród kandydatów na prezydenta Wrocławia w przyszłych wyborach pan jest wymieniany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czy zamierza pan startować? To takie rozmowy kuluarowe. To znaczy jest tak dużo jeszcze, bym powiedział, wydarzeń po drodze. Tak ciężki jest teraz ten fragment pracy, której mam, że w ogóle nie rozważam i nie myślę o tym. Czyli na razie nie mówi pan nie? Na tej chwili, znaczy pewno nigdy nie warto mówić, że na pewno nie, że coś i tak dalej, natomiast jakbym miał obstawiać, to na 90% nie ma na to mojej zgody. To na koniec powiedzmy jeszcze o obsłudze paszportowej, bo ona w urzędzie się zmieniła. Funkcjonuje nowy system. Najpierw rejestracja przez internet numerków od 9 do 12, a później te numerki można przyjść i pobrać. Jakie to ma efekty po tych kilku tygodniach? Nie no, tu przede wszystkim chodziło o to, żeby wywoływać mniejszą kumulację ludzi w tej niewielkiej przestrzeni, bo ja mam kilka problemów związanych z obsługą. Jedną jest przestrzeń. No tak, bo ona jest ograniczona po prostu. I to bez jakichś pieniędzy, że wyprowadzam to, wynajmuję jakąś dodatkową powierzchnię i tak dalej. Pod tym względem nie mam pieniędzy. Aczkolwiek no, te zmiany są zmianami organizacyjnymi, trochę jak mieszanie herbaty bez cukru, no bo siłą rzeczy przy tej ilości wniosków, które są kluczowym rozwiązaniem, jest wzrost zatrudnienia. Tak? Bo ja mogę dokonywać pewnego balansu i przesuwania w zależności od sytuacji. Prawda? Albo pozwolenia bardziej dla obcokrajowców, albo paszporty. Na tą chwilę jest tak, że oprócz bardzo specyficznych dni, ale to ich nie jest za dużo, generalnie ludzie, którzy przychodzą z pewnym wyprzedzeniem, tego samego dnia składają wnioski paszportowe, plus do godziny 12 są ci, którzy jak gdyby składają wnioski zapisują tak, się internetowo. I w tym systemie rzeczywiście to miejsce można znaleźć, nie mówię, że następnego dnia, ale jakby... Ja bym powiedział, zapotrzebowanie na ten internet jest większe niż na nasze w tej chwili możliwości, aczkolwiek też proszę zwrócić uwagę, że oprócz tego elementu związanego z Urzędem Wojewódzkim, myśmy uruchomili bardzo dużo punktów w delegaturach. I to też jak gdyby ściąga tą presję. Natomiast faktem jest, że tych wniosków paszportowych jest dużo więcej. To było spowodowane kilkoma czynnikami, że w okresie pandemii niektórzy zawiesili, nie przychodzili i ten naturalny proces wymiany paszportów co 10 lat został zaburzony. Po drugie, co by nie mówić, jak wybuchła wojna, część ludzie się stwierdziła, przestraszyli że po prostu. Lepiej mieć paszport w razie czego, więc to też był dodatkowy element. No i są jeszcze jeszcze trzeci element związany z tym, że mimo wszystko jesteśmy bogaci, duża część z nas wybiera atrakcyjniejsze niż Unia Europejskie kierunki odpoczynku w ciepłych krajach.
I czwarty czynnik, no jednak Wielka Brytania i Brexit, tak, w efekcie też jak gdyby kwestia powrotu do paszportów. Jak najsensowniej podejść, jeżeli ten paszport chcemy wyrobić? Spróbować internetowo, a jak nie, przyjść na 11, poczekać i o 12 odebrać i tego samego dnia będą złożone. Najprawdopodobniej, ja nie gwarantuję, bo czasami mamy jakieś dni zatrzęsienia. To jest o tyle ciekawe. Jak są intensywne deszcze, jest trochę więcej ludzi, ale też takie na przykład pierwszy dzień ferii, jakieś okresy takie półświąteczne, taki jakiś drugi maj i tak dalej, to są takie kulminacje, wtedy próbujemy uruchomić dodatkowe okienka. Natomiast no też my mamy normalne problemy też kadrowe, chociażby z tym, że w tej chwili mamy okres grypowy. L4 urzędnikom też się zdarza. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.